pomysł na to, żebym przyszedł do Warty, w sumie to już kilka razy się powtarzał. Na pewno gdzieś tam osoba trenera tutaj mi odpowiadała, jego filozofia gry, jak i filozofia klubu. I te rozmowy przed transferem na pewno spowodowały, że byłem bardzo chętny, żeby dołączyć do zespołu. Można powiedzieć, że miałem przerwę teraz półroczną od Ekstraklasy. Byłem w Puszczynie Połomice, wcześniej w Stali Mielec. Wiadomo, w tamtym sezonie miałem kontuzję, gdzieś tam po tym urazie wróciłem, ale tak naprawdę można powiedzieć, że ten pobyt w pierwszej lidze na pewno dużo mi dał. Zagrałem wszystkie mecze i na pewno gdzieś tam to było takie zwieńczenie może tej rehabilitacji i tej dojścia do formy. Myślę, że jestem gotowy na to, żeby rywalizować na poziomie Ekstraklasy. Oczywiście jestem obrońcą, więc jak każdy obrońca chciałbym, żeby gdzieś tam ta gra defensywna zespołu wyglądała jak najlepiej w tej Ekstraklasie, żebyśmy byli powtarzalni, żebyśmy byli zespołem, który na pewno charakteryzuje się solidną grą defensywną. Oczywiście jak każdy piłkarz chciałbym też również strzelać bramki, gdzieś tam w tych fragmentach zawsze jestem groźny. A jeżeli chodzi o cele, no to na pewno każdy mecz następny będzie o to, żeby zdobyć 3 punkty, żeby wygrać, więc co przyniesie czas, jeżeli będziemy wygrywać kolejne mecze i będziemy się starać o to, żeby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty, no to zobaczymy, co będzie na koniec sezonu.